Miło nam zaprosić Państwa na wycieczkę po niezwykłych lasach Nadleśnictwa Trzebież. Położone jest ono w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Siedziba Nadleśnictwa Trzebież znajduje się w małej miejscowości Zalesie i jest doskonałym przykładem wykorzystania i zagospodarowania obiektu zabytkowego. Budynek ten pochodzi z początku XX wieku i stanowi trzykondygnacyjny pałac. W skład nadleśnictwa wchodzi 12 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie. To tutaj, na prawie 25 tysiącach hektarów, spotkacie rzadkie ptaki, ciekawe rośliny, cenne siedliska leśne i malownicze jeziora ukryte wśród gęstwiny Puszczy Wkrzańskiej. Puszcza Wkrzańska to ogromny kompleks leśny rozciągający się po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, na odcinku od Nowego Warpna do Kołbaskowa. Jej całkowita powierzchnia to około 1550 km kwadratowych, z czego po stronie polskiej znajduje się 337 km kwadratowych. Jej nazwa wywodzi się od płynącej po niemieckiej stronie rzeki Wkry, a także plemienia Wkrzan, zamieszkującego niegdyś te tereny. W Nadleśnictwie Trzebież dominującym gatunkiem lasów jest sosna zwyczajna, zajmująca ponad 80% powierzchni. Pozostałe gatunki to olchy, buki, brzozy, dęby i świerki. Rozległe drzewostany bezpośrednio sąsiadują z miastami Szczecin oraz Police. Teren nadleśnictwa to nie tylko lasy, ale i śródlądowe wydmy, łąki, jeziora, bagna i torfowiska. Na tym obszarze znajdziemy zarówno płaskie tereny charakterystyczne dla nizin, jak i zaskakujące bogatą rzeźbą tereny wzgórz warszewskich. Kiedy mowa o tutejszych krajobrazach, nie sposób nie wspomnieć o pięknym i rozległym Zalewie Szczecińskim, który okala nasze nadleśnictwo z dwóch stron. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do siedliska, czyli odpowiednich warunków glebowych i klimatycznych. Dzięki temu las, rosnący w optymalnych dla siebie warunkach, jest bardziej odporny na zagrożenia. Dominującym typem siedliskowym lasu jest bór mieszany świeży. Na szczególną uwagę zasługuje występująca na siedliskach borowych Puszczy Wkrzańskiej gleba ochrowa. Gleby ochrowe są glebami reliktowymi, rzadko spotykanymi w Polsce, z poziomem ochrowym o barwie ciemnoczerwonej. Leśnicy prowadzą działania mające na celu zachowanie trwałości oraz wzbogacenie istniejących ekosystemów leśnych. Hodowla lasu w dużym uproszczeniu obejmuje produkcję drewna dla przyszłych pokoleń, zbiór i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek, zakładanie i pielęgnację upraw leśnych oraz drzewostanów. W warunkach sprzyjających, gdzie to tylko możliwe, leśnicy inicjują odnowienia naturalne. Do odnowień sztucznych natomiast używa się sadzonek wyhodowanych w naszej szkółce leśnej, która zaopatruje w materiał sadzeniowy również inne nadleśnictwa oraz miejscową ludność. W ramach prac hodowlanych trzebiescy leśnicy corocznie sadzą las na obszarze około 150 hektarów. Sadzenie poprzedzone jest przygotowaniem gleby za pomocą orki. Czynności te wykonywane są przez pracowników nadleśnictwa. Pozostałe prace hodowlane wykonywane są na podstawie umów zawartych z firmami zewnętrznymi, zakładami usług leśnych. Rocznie sadzonych jest średnio 1,5 miliona młodych drzewek leśnych wyhodowanych w naszej szkółce.
Drewno jest surowcem odnawialnym, towarzyszącym człowiekowi od zawsze. Dzięki leśnikom bez obaw możemy z niego korzystać, co jest możliwe poprzez prowadzenie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, której nadrzędnym zadaniem jest ochrona lasów, utrzymanie ich ciągłości, a także nieustanne powiększanie zasobów. Drugorzędną rolą jest produkcja drewna, którego ilość do pozyskania określa plan urządzenia lasu, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. O konieczności wykonania konkretnych prac decydują potrzeby hodowlane i stan sanitarny. Możliwość racjonalnego gospodarowania lasem zawsze idzie w parze z zachowaniem bogactwa biologicznego. Nie można zapominać, że las jest nie tylko zbiorowiskiem roślinnym, ale też domem dla wielu gatunków zwierząt, w tym całej grupy drobnych bezkręgowców, płazów, gadów, gryzoni i ptaków. Drzewa ścinane są przez pilarzy lub za pomocą specjalistycznych maszyn, harwesterów. Po ścięciu drzew następuje zrywka, czyli transport wyrobionych sortymentów drzewnych do drogi wywozowej. Leśnicy mierzą drewno ułożone w stosy i tak przygotowane drewno ładuje się na ciężarówki i transportuje do odbiorców. W wyznaczone dni tygodnia w leśnictwach prowadzi się także sprzedaż drewna opałowego dla lokalnej społeczności. Uzyskane przychody ze sprzedaży drewna umożliwiają realizację wszystkich zadań nadleśnictwa, w tym działań związanych z hodowlą, ochroną lasu oraz edukacją leśną społeczeństwa. Las to fabryka drewna, ale stanowi również ważną część kumulacji dwutlenku węgla, produkcji tlenu i produktów ubocznych. Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów, pozyskanie drewna, zbiór roślin oraz ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają korzystanie z darów lasu i dbają o zachowanie ich w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Ze względu na warunki przyrodniczo-klimatyczne oraz to, że gatunkiem panującym w Puszczy Wrzeńskiej jest sosna, lasy nadleśnictwa zalicza się do pierwszej, czyli najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Największe zagrożenie występuje w okresie wiosennym oraz suszy letniej i jesiennej. W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu nadleśnictwa utrzymuje się system obserwacyjno-alarmowy, w którego skład wchodzą punkt alarmowo-dyspozycyjny, dwie dostrzegalnie, dwie kamery przemysłowe, baza sprzętu, punkty czerpania wody, dojazdy pożarowe oraz samochód patrolowo-gaśniczy. Nadleśnictwo Trzebież współpracuje z państwowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi oraz korzysta z samolotów gaśniczych. Sprawna łączność telefoniczna i radiowa oraz system obserwacyjny powoduje, że pożary są wykrywane bardzo szybko i gaszone niemal w zarodku. Na czym polega praca leśnika? Dlaczego leśnicy wycinają drzewa? Gdzie można zobaczyć pomniki przyrody i jak obliczyć wiek drzewa? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań to cel edukacji leśnej prowadzonej od wielu lat przez Nadleśnictwo Trzebież. Lekcje terenowe, pogadanki, prelekcje w szkołach i przedszkolach. Dzięki tym działaniom ludzie dowiadują się, że praca leśnika jest niezwykle ważna. Najatrakcyjniejsze są oczywiście lekcje odbywające się bezpośrednio w terenie. Z racji tego, iż nadleśnictwo wchodzi w skład leśnego kompleksu promocyjnego Puszcze Szczecińskie, bierze udział w wielu akcjach promocyjnych, np. wiosenne sadzenie lasu, jesienne grzybobranie i wiele innych. W 2015 roku w Puszczy Wrzeńskiej zostało znalezione nadrzewne stanowisko lęgowe sokoła wędrownego. Dzięki współpracy nadleśnictwa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół w 2017 roku została zainstalowana specjalna kamera do transmisji online, która zasilana jest z paneli słonecznych.
Dzięki temu możemy z bliska podglądać te piękne ptaki oraz ich zachowanie. Co roku odbywa się również konkurs na imiona dla młodych sokołów. Na terenie nadleśnictwa znajduje się jeden z 5 polskich rezerwatów uznanych w konwencji Ramsar. Rezerwat Świdwie, utworzony na początku 1963 roku. Celem ochrony w tym rezerwacie jest zachowanie zarastającego jeziora Świdwie oraz przyległych lasów i innych gruntów stanowiących ostoje licznych gatunków ptaków, jak również będących miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. Oprócz pięknych walorów krajobrazowych w lasach Puszczy Wkrzańskiej spotkać można liczne obiekty historyczne, śródleśne cmentarzyki, pojedyncze mogiły czy kurhany cmentarzyska. Znajdują się tu również liczne obiekty rekreacyjne przygotowane dla turystów, jak i okolicznych mieszkańców powiatu polickiego oraz miasta Szczecin. Z uwagi na swoje położenie lasy nadleśnictwa Trzebież są silnie penetrowane przez turystów. Ruch ten nabiera charakteru masowego w okresie zbioru grzybów i jagód. Dlatego w 2019 roku powstały 2 miejsca palenia ognia, gdzie turyści mogą bezpiecznie rozpalić ognisko. Od 1985 roku Nadleśnictwo Trzebież organizuje odpust leśny, połączony z obchodzonym na całym świecie Dniem Ziemi. Odpust zrodził się z inicjatywy pracowników nadleśnictwa i cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale też leśników z innych nadleśnictw, którzy coraz liczniej uczestniczą w tym wydarzeniu. Na całej kuli ziemskiej wiele jest pięknych miejsc, które warto zobaczyć i podziwiać. I to właśnie jednym z tych miejsc jest Puszcza Wkrzańska. Dlatego serdecznie zapraszamy do korzystania z uroków lasów Nadleśnictwa Trzebież na wypoczynek i spotkanie z piękną przyrodą. Nadleśnictwo Trzebież. Zapraszamy. Thank you.